Daniel Obajtek jest bardzo ciekawym zjawiskiem. Oprócz tego, że jest interesującym menadżerem. Dlatego, że on pokazuje, że nie tylko Warszawka ma monopol na to, żeby sprawnie zarządzać dużym koncernem. A poza tym przed nim było bardzo wielu filozofów, specjalistów niezwykłej klasy, tylko że właśnie jemu udaje się zmieniać ten koncern i robić rzeczy duże. I to mnie frapuje w nim, że człowiek uznawany za takiego plebejusza, jak ja czy każdy inny, może, mając cel i silny charakter, może przekształcić takiego molocha jak PKN Orlen w coś, co zaczyna dobrze działać. I żeby to nie było takie chwalstwo Obajtka, to muszę powiedzieć, że jest on oczywiście narwany, że jest popędliwy, szybki w tych swoich działaniach i że oczywiście zewsząd słyszę skargi na niego. Tylko to są takie skargi, które trudno w ogóle opowiadać. Ale wielu ma wrogów. To mnie też w nim interesuje. Dlatego warto, myślę, posłuchać, co ma do powiedzenia. No i warto powiedzieć o jednej rzeczy. My nie bierzemy z Orlenu nawet 50 groszy. Nie stoimy tam z wyciągniętą czapką, żeby nam tam coś nasypali. Jest coś ciekawego, pokazujemy. Dzień dobry. Naszym gościem jest prezes PKN Orlen, Daniel Obajtek. Zapraszam na ucztę. Panie prezesie, czeka nas obniżka cen paliw do 5 zł z tarczy antyinflacyjnej. Jednak czy nie jest to krok do gospodarki centralnie planowanej, ten pierwszy krok? Nie, panie redaktorze, to jest, tu chcę jeszcze podkreślić, nie czeka nas obniżka do 5 zł, bo to byłoby w kwestii regulowanej, gdyby tak było. Generalnie te ceny codziennie się zmieniają, to jest kwestia spotów, indeksacji, wszystkiego po kolei. Dolar ma codziennie inną cenę, ropa również, więc tu nie ma żadnej gospodarki regulowanej. Ona by wtedy była regulowana, gdybyśmy my przyjęli górną granicę cen na naszych stacjach, a której nie przekroczymy, wtedy byłaby to gospodarka regulowana, co nigdy bym w życiu się z tym nie zgodził. Każda gospodarka regulowana powoduje generalnie jak gdyby panikę na rynku, powoduje wielki problem na giełdzie, porównuje wielki problem z kapitalizacją. Praktycznie byłby problem z kapitałem, który jest u nas, który automatycznie zostałby wyprowadzany z kraju. Nie bylibyśmy w zainteresowaniu choćby i funduszy, co byłoby to wielkim dla nas problemem. Więc to w żadnym wypadku nie jest gospodarka regulowana, a jeżeli mówimy o kwestiach obniżek, to jest kilka elementów tego, panie redaktorze. Pierwszym elementem tak naprawdę to jest element związany z walką z mafiami paliwowymi. Gdyby nie ten element został przeprowadzony, to dziś obniżalibyśmy paliwo co najmniej z 10 zł, może na 8,5. Więc przecież praktycznie wolumen, ilość oleju napędowego po wprowadzeniu pakietów wzrosła o 45%, benzyny około 30%. W związku z tym te rafinerie pracowały na mniejszych wydajnościach, w związku z tym to cenę przekładało się bardziej na jednostkę. To już mamy za sobą. Następny element to był element umów, które były zawarte. Myśmy bardzo mocno podeszli do tych umów. Część umów została, zrezygnowaliśmy z części umów, zawarliśmy nowe umowy, zdecydowanie bardziej korzystne. Poprawiliśmy parametry rafinerii. Przez cały czas te rafinerie modernizujemy, więc one jak gdyby coraz głębiej przerabiają tę ropę na paliwa tradycyjne. Następnym elementem, który jest bardzo ważny, to jest kwestia dywersyfikacji ropy poprzez to, że nie sprowadzamy ropy tylko od jednego producenta, również patrzymy, co się dzieje na rynku. To też bardzo mocno wpłynęło na ceny. Następny element, kwestia nabycia praw do emisji po 23 euro. Myśmy nabyli 19 milionów praw do emisji, jesteśmy zabezpieczeni do 2023 roku do połowy. To też ma bardzo duży wpływ, bo dziś te prawa do emisji to jest ponad 80 euro. I następny element, który był bardzo ważny, to była kwestia
obniżenia danin do państwa i to jest element regulacyjny, ale pozytywnie regulacyjny. On nie wpływa generalnie na kondycję koncernu. Są obniżone daniny do państwa i wpływa tylko na kondycję danin do państwa, więc pierwsza obniżka, która była akcyzy, ona nastąpiła 20 grudnia i myśmy oczywiście zaimplementowali to w rynek poprzez rynek hurtowy i poprzez nasze stacje. Teraz następna obniżka to jest VAT z 23% na 8%, co wpłynie na ceny paliw. Te ceny benzyny będą około 5-20 groszy, ale to mówimy o dniu dzisiejszym. Nie wiem, jak będzie jutro, pojutrze. To jest kwestia indeksacji, kwestia rynku, otoczenia makro i wielu innych rzeczy. I to są dobre kierunki z racji tego, że, panie redaktorze, paliwa są częścią tak naprawdę każdej gałęzi gospodarki. Więc jeżeli te paliwa będą zdecydowanie mniej kosztować, to automatycznie bardzo mocno wpływa na gospodarkę, wpływa też na konsumpcję i wpływa też na zwiększenie wolumenu sprzedaży. I to też jest sposób, żeby w pewien sposób, może nie zmniejszyć, ale zatrzymać tą rosnącą inflację teraz. Tak, przynajmniej przez pewien czas te obniżki, to jest kwestia pół roku. Liczymy, że przez ten okres ustabilizuje się cena ropy. Dziś ta cena ropy jest bardzo wysoko z racji geopolityki praktycznie. Widzimy kierunek Ukrainy i takie różnego rodzaju zawirowania na świecie, plus COVID i niepewność powoduje, że te ceny galopują i nie są cenami stabilnymi. One generalnie nie rosną w sposób taki, można powiedzieć, szablonowy, tylko rosną nagle niespodziewanie, bo w to wchodzi kilka czynników w tym zakresie. Ale cóż, no, działamy na takim rynku i musimy wytrzymać. I kwestia cen, które są w paliwie, to są rzecz bardzo ważne, bo panie redaktorze, nie zawsze biznes się robi tylko i wyłącznie ceną i marżą. Biznes się też robi pewną ilością paliw, którą się sprzedaje. I to też pragnę zaznaczyć. My w momencie, kiedy mamy nasze rafinerie obciążone ponad 90%, które pracują na pełnych mocach, to dla nas jest też ważne, bo rafineria, która jest połączona z petrochemią, jeżeli czym więcej przerabia ropy, to mamy automatycznie więcej wkładu na przemysł petrochemiczny. Więc to jest tak zwana konwersja rafinerii na przemysł petrochemiczny, więc nam opłaca się również w niektórych okresach obniżać generalnie ceny paliw z racji tego, by nasze rafinerie mogły pracować praktycznie przy pełnych mocach, byśmy mieli, załóżmy, odpowiedni wkład na przemysł petrochemiczny, który ma bardzo dobre marże. Do petrochemii jeszcze później przejdziemy, ale jeszcze chciałem dopytać, jaką mamy gwarancję, że ten spadek cen, ta niższa cena paliwa utrzyma się, bo teraz widzimy, że te ceny były obniżane, ale znowu ceny paliw prawie do 6 zł. No tak, bo panie redaktorze, bo baryłka dochodziła do 90 dolarów. Też kurs dolara, to jest kwestia powyżej 4 zł, no 4,11. To też ma bardzo duży wpływ, bo rozliczamy się w dolarach. O, gdyby pan chciał, gdybym ja panu teraz odpowiedział na to pytanie, że do kiedy się utrzyma, to mógłby pan śmiało mi powiedzieć, no to jest gospodarka regulowana. Nie, ja panu nie powiem, jak długo się utrzyma. Ja panu mogę powiedzieć, że z punktu widzenia rządu, rząd robi wszystko poprzez zmniejszenie swoich danin, by te paliwa były jak najtańsze i z punktu widzenia Orlenu również robimy wszystko, żeby te paliwa były jak najtańsze. Natomiast jak długo to się utrzyma, nie jest w stanie nikt panu odpowiedzieć. Każdy, kto panu odpowie na to pytanie, będzie po prostu wierutnym kłamcą, bo to zależy od sytuacji politycznych na świecie, od generalnie sprawy związanej z Ukrainą, która jest, widzimy, że ta dynamika tej sprawy jest i to zależy od wielu czynników i nikt panu poważny nie odpowie, czy te ceny utrzymają się przez dłuższy czas. Zrobimy wszystko, żeby się utrzymały. 60% przychodów Orlenu pochodzi z zagranicy. Tylko z których państw i na czym dokładnie zarabia Orlen? Panie redaktorze, to trzeba byłoby tu całą tabelę panu rozpisać. To jest bardzo dużo. My jesteśmy na 100 rynkach, na 6 kontynentach. To znaczy się nie mamy aktywa na 100 rynkach, bo tego aktywa mamy bardziej raczej w regionie, ale handlujemy z tymi krajami, handlujemy z firmami i dlatego mamy tak duże przychody z rynków zewnętrznych. To bardzo mocno stabilizuje Orlen, ale to też pokazuje, że Orlen jest firmą w tym krwioobiegu firm globalnych.
W związku z tym on też musi działać tak, jak działają firmy globalne, ponieważ to, co podkreślam, no 60% przychodów mniej, bo była akwizycja energii, to jest około 50 teraz tak naprawdę z rynków zewnętrznych i to jest współpraca handlowa, którą bardzo mocno rozszerzamy naszych produktów, półproduktów petrochemicznych i tą współpracę bardzo mocno rozszerzamy, ale to też jest, są kraje, gdzie mamy aktywa. No, aktywa mamy choćby nawet na Litwie, mamy tam rafinerię, ale ta rafineria jak gdyby jest zaopatrzeniem głównie na krajów nadbałtyckich, czyli Litwy, Łotwy, Estonii. Tam mamy około między 80 albo nawet ponad 80% rynku paliwowego w tych trzech krajach, ale również część paliwa z tej rafinerii zasilamy również choćby nawet Ukrainę. Tam też jesteśmy eksporterem paliwa na Ukrainę, ale również z tej rafinerii bardzo mocno zasilamy paliwem Polskę tak naprawdę, bo przy wzroście 45% wolumenu oleju napędowego, mimo iż zwiększyliśmy pełne wydajności naszych rafinerii, no to generalnie trzeba było również zabezpieczyć nasz rynek z rafineriami, które są wkoło położone. Między innymi to jest w Czechach, gdzie też mamy dwie rafinerie, też tam mamy przemysł petrochemiczny w Czechach, też mamy również i Detal, też również mamy i Detal choćby w Niemczech, więc też część wydobycia mamy w Kanadzie, więc tych aktywów mamy sporo. O, i dlatego mówię, że jesteśmy w tym systemie firm globalnych, więc jeżeli następują jakieś problemy międzynarodowe, problemy w ogóle gospodarcze, to również bardzo mocno wpływają na Orlen. Więc dlatego jestem tak bardzo zwolennikiem budowania multienergetycznego koncernu, który przejmie część firm regulacyjnych, które jak gdyby mając firmy regulacyjne, choćby nawet obrót, operatora, to są załóżmy pewne rzeczy regulacyjne, one są bardziej odporne na działania właśnie makroekonomiczne na świecie i to podtrzymuje te procesy inwestycyjne, ponieważ pewien regulacyjny dochód idzie z drugiej strony. Czy to był sens przejęcia energii? Tak, tak, to był bardzo duży sens. Widzi pan, oczywiście w momencie, kiedy przyjmowałem energię, od razu był wielki wrzask i huk po kolei nawet ze strony ekonomistów, a teraz niektórzy twierdzą, chociaż nie do końca tak przyznają się, niektórzy twierdzą, że to było niesamowicie dobre posunięcie. Budowy tego filara energetycznego było bardzo dobrym posunięciem i ja do tej pory twierdzę, zresztą widzimy to na wynikach Orlenu, które są rekordowe i widzimy na wynikach zysku operacyjnego, jak wygląda ten zysk operacyjny choćby z energetyki. I to jest bardzo ważny zysk, ponieważ tam część tego zysku operacyjnego jest z operatora, jak wiemy operator jest regulowany poprzez URE, więc ten dochód jest w miarę stabilny, co pozwala zabezpieczyć mi procesy inwestycyjne, których realizujemy bardzo dużo procesów inwestycyjnych i panie redaktorze, to nie jest tylko kwestia, jak to wszyscy pojmują Orlen przez pryzmat stacji. No, stacje generalnie dają nam 13% do zysku operacyjnego. Tak naprawdę Orlen ma zdecydowanie szerszą działalność i to dobrze, że pojmuje się Orlen poprzez stacje, ale to jest niewielki fragment tego koncernu, tylko wyłącznie mówiąc o stacjach. Panie prezesie, mówi pan o tworzeniu koncernu multienergetycznego. Jeszcze do tego dochodzi Polska Press, tylko niestety żyjemy w warunkach demokracji. Przyjdzie następny rząd i tutaj nie ma takiego zagrożenia, że będzie miał wszystko w jednym. Jeśli będzie antypolski, to ma wszystko w jednym do rozwalenia. No widzi pan, panie redaktorze, no i tym się różni od wszystkich, wie pan. No wszyscy w tym kraju chcieliby się zabezpieczyć na wszystko i takie zabezpieczenie na wszystko jest nierównic. To jest najlepsze zabezpieczenie na wszystko, albo generalnie chwila obrazka, chwila generalnie konferencji i na tym kończymy. No niestety, ja do takich ludzi nie należę, panie redaktorze. Ja patrzę na gospodarkę. Jeżeli przyjdzie, nie daj Boże, przyjdą następni, to pełna odpowiedzialność powinna spocząć na nich. Natomiast nie mogę się w ten sposób zastanawiać, bo jeżeli bym się w ten sposób zastanawiał, nie robiłbym nic, nie podejmowałbym żadnych decyzji. Co za tym idzie? Koncern Orlen za parę lat zastukałby syndyk masy upadłościowej lub musiałby być szybko sprzedany i tak właśnie robiło państwo. Nie robiło nic generalnie ze swoim majątkiem, administrowało tylko swoim majątkiem, a potem generalnie jak już było za późno i trzeba było robić procesy restrukturyzacyjne, to te procesy restrukturyzacyjne polegały
polegały na tym, że w pierwszej kolejności zwalniało się ludzi, opowiadało im się o Katarczykach, opowiadało im się o, to był taki przykład, że opowiadali o inwestorach, oni byli jak Yeti, wszyscy wiedział, że są, ale nikt ich nie widział tak naprawdę i potem się kończyło to niczym, więc nie możemy, musimy podejmować decyzje tu i teraz, musimy działać, te decyzje podejmuję w Orlenie od 4 lat, bo praktycznie już mam 4 lata za sobą w Orlenie i te decyzje są dobre, widzimy to po wynikach, tak? I to są naprawdę decyzje nie tylko związane, to co widzimy, z procesami przejęć, bo my widzimy te procesy przejęć, przejęliśmy Energę, przejęliśmy spółkę OTP, największego przewoźnika paliw ciekłych w tej części Europy. No, gdybyśmy go nie przejęli, to my byśmy mieli podobny problem z paliwami generalnie, jak mieli w Wielkiej Brytanii. Nie do końca bylibyśmy stabilną firmą. Przejęliśmy również i Ruch i to też jest kwestia akwizycji, bo jeżeli mamy Ruch, rozwijamy bardziej detal, rozwijamy też usługi kurierskie przy okazji. Mając dobrą sieć stacji, mając dobrą sieć Ruchu, dlaczego mamy nie rozwijać następnego biznesu? Ruch jest nie tylko firmą mającym kioski, ale Ruch zajmuje się korportażem prasy, ale zajmuje się też, ma taką usługę jak Paczka w Ruchu, miał taką usługę i dlaczego mieliśmy tego segmentu usługi nie budować? Widzimy, że ta generalnie, te paliwa, które my widzimy, za 15-10 lat mogą odejść do historii. I teraz jak się utrzyma rafineria, jak się utrzyma polski koncern naftowy, jak podeprze się procesami inwestycyjnymi. Mówimy o wodorze, ale przecież na wodór trzeba wydać miliardy złotych, by zainwestować zarówno w stacje, zarówno w logistykę, zarówno generalnie w magazyny. To ten proces będzie kosztował miliardy złotych. Z czego weźmiemy? No, my musimy wszystko to połączyć, byśmy mieli odpowiednie przepływy środków i byśmy mogli zrobić te potężne procesy inwestycyjne, bo potem kto za nas zrobi te procesy inwestycyjne? Strona niemiecka? No tak, oczywiście, zrobi strona niemiecka, ale my już żadnego wpływu wtedy na gospodarkę czy też inny podmiot, który będzie działał na tym rynku, nie będziemy mieć. W związku z tym te procesy trzeba zrobić. Jeżeli nie stworzymy multienergetycznej spółki, już stworzyliśmy ją, ale cały czas dokładamy następne elementy i nie osiągniemy w tym roku gdzieś przychodów rzędu 220 miliardów złotych, to nie zrobimy transformacji energetycznej. Przecież z pomocy publicznej nie zrobi pan transformacji energetycznej. Pewna pomoc publiczna, pewne mechanizmy prawne w tym państwie mają tylko stymulować te procesy, ale te pieniądze trzeba uzyskać poprzez połączenie tych koncernów, by każdy nie kopiował się, nie powielał się. Dziś energetyka to nie jest energetyka, że buduje pan elektrownię, która kosztuje 2 czy 3 miliardy i zaspokaja pan potrzeby. Dziś energetyka będzie kosztowała dziesiątki miliardów, choćby nawet offshore, czyli farmy na Bałtyku. I dziś trzeba być mocną firmą, żeby te inwestycje zrealizować. I nawet, panie redaktorze, mając tych przychodów 220 miliardów złotych, pan myśli, że te inwestycje się uda zrealizować? Nie. Je się uda zorganizować tylko wtedy, gdy będziemy firmą, która będzie mogła pozyskiwać środki finansowe. Czyli firmą, gdzie fundusze, w ogóle cała finansjeria świata stwierdzi, tak, warto w tą firmę inwestować, tak, warto inwestować w projekty, bo to się nam będzie opłacało i wtedy może pan multiplikować środki do inwestycji w różnych formułach, załóżmy obligacje zielone, różnych formach typu projekty samofinansujące się, project finance, czy to są projekty, gdzie po prostu uzyskuje pan finansowanie na dany projekt, gdzie dług z tego projektu nie ma regresu wobec firmy, tak naprawdę. Więc tylko wtedy możemy generalnie zrobić te transformacje i to jest konieczne. I teraz te wszystkie procesy właśnie polegają na tym, żeby gospodarczo realizować potężne inwestycje, które realizujemy, żeby zabezpieczać Polakom bezpieczeństwo. Nie ma biznesu tak dużego, jeżeli nie zabezpieczymy bezpieczeństwa. Bez bezpieczeństwa tu nie ma takiego biznesu w żadnym wypadku. To jest druga rzecz. I trzecia rzecz, która jest w tym procesie ważna, żeby robić właśnie inwestycje i tymi inwestycjami stymulować gospodarkę. Natomiast nie mogę się w żadnym wypadku podejść do tego, nie będę robił nic, no bo przyjdzie opozycja, przejmie potężną spółkę generalnie i wtedy będzie problem. No, jeżeli opozycja na tyle będzie nieodpowiedzialna, no to co ja mam? Ja nie będę miał na to w ogóle żadnego wpływu. Więc to jest kwestia odpowiedzialności. Jest to błędem w polskiej gospodarce, że w polskiej gospodarce nie ma tej ciągłości czasami. I to jest wielkim błędem.
błędem, mówiąc szczerze, bo widzę po firmach, międzynarodowych firmach. Saudi Aramco na 2002 wiek już. Tak, widzę po nawet naszych innych firmach tu w regionie. Ta ciągłość tego zarządu jest bardzo długa, dlatego dany zarząd robi projekt, ma pomysł, realizuje pomysł i jest już i go wykonuje. A przy jakiejś takiej częstotliwości zmian niejednokrotnie przepala się pieniądze w sposób taki po prostu nieoczywisty. No, taki urok demokracji niestety. No, to jest taki ale urok chciałem demokracji. Chciałem zapytać o inwestycje w ładowarki elektryczne na stacjach paliw, ponieważ na przykład w Belgii już w ciągu najbliższych kilkunastu lat mają być całkowicie wyeliminowane samochody spalinowe. I czy w Polsce jest ciężko generalnie dojechać jak w dłuższą trasą z punktu do punktu nas w samochodzie elektrycznym? Czy Orlen planuje taką inwestycję? Ale Orlen już dochodzi do koło ponad 70 ładowarek już mamy na stacjach i bardzo mocno inwestujemy w ładowarki na stacjach, ale panie redaktorze, to nie jest kwestia ładowarek, no przydatności tych ładowarek, no jeżeli mamy pewien procent samochodów spalinowych, nie będziemy inwestować tu i teraz na ładowarki, inwestujemy zgodnie z pewnymi potrzebami, ale my nie możemy jak gdyby sami się tak szybko biczować tą transformacją paliwową. Czyli tak, Unia krzyknie hasło transformacja i my mamy się szybciutko transformować. No nie. Ja uważam, że ta transformacja powinna iść w sposób generalnie przyspieszonej ewolucji, a nie przyspieszonej rewolucji w tym zakresie, więc ja nie chcę wyprzedzać pomysłów unijnych i być może Unia krzyknie wodór, ja mam mieć od razu na wszystkich stacjach wodór. No nie, mam mieć wodór, ale nie ma jeszcze tych silników, które będą z tego korzystać, więc my patrzymy się na te trendy, które bardzo mocno realizujemy, widzimy jak się te trendy zmieniają i dostosowujemy modernizację do tych trendów, które się zmieniają. Cały czas mamy plan inwestowania, choćby nawet ładowarki elektryczne i inwestujemy, ale to wszystko idzie z potrzebą rynku. My w żadnym wypadku nie chcemy tych potrzeb rynku wyprzedzać, bo teraz handlujemy paliwami, w związku z tym no, sami nie będziemy sobie tego biznesu tak szybko transformować, jak rynek tego nie wymaga. Więc wszystko o swoim czasie. Najważniejsze jest, panie redaktorze, żeby do tych transformacji być przygotowanym. To jest najważniejsze. Bo same procesy inwestycyjne w przypadku ładowarek, czy samego kwestii i wodoru, to są procesy szybkie, pod warunkiem, że się ma technologię, ma się logistykę, jest przygotowanie do tych procesów, to można je zdecydowanie szybciej wykonywać. I ja jestem raczej, by przygotowywać się do tych procesów, by mieć technologię, by iść wraz z rynkiem, ale żeby nie wyprzedzać rynku. To co ja mam narzucić standardy rynku od dzisiaj, wszyscy korzystajcie z samochodów elektrycznych, ani my nie jesteśmy do tego przygotowani jako Orlen, ani nie jest do tego przygotowana gospodarka. Nie jest do tego nic przygotowane, to co sami mamy sobie wyprzedzać ten czas, no to byłoby bez sensu. Polski rząd zainwestował teraz w amerykańskie czołgi Abrams, które przyjeżdżają do Polski i pytanie, czy Orlen będzie walczył o licencję na specjalną mieszankę sprężonego gazu, który jest do tych czołgów, bo w razie wojny, jakbyśmy mieli kupować paliwo od Amerykanów, to jest niekomfortowe, co najmniej mówię. Panie redaktorze, my rozmawiamy z wieloma naszymi partnerami, wojsko jest również naszym partnerem i oczywiście trudno, żebym zdradzał pewnych tajemnicy rozmów, ale zaopatrujemy również, mamy kontakty z naszymi partnerami w tym zakresie i również w tym zakresie będziemy jakby to określić. Również w tym zakresie jesteśmy brani pod uwagę. Panie prezesie, czy uważa pan Zielony Ład za rozsądny projekt? Panie redaktorze, widzi pan, wszyscy pojmujemy Zielony Ład, że tak, Zielony Ład, klimat, środowisko, przede wszystkim i świat w ogóle odbiera i społeczność odbiera, że to jest tylko związane z środowiskiem. Gdyby to było tylko związane ze środowiskiem, to jest okej, ale tak naprawdę w grę wchodzą inne rzeczy. Potężne korporacje, potężne firmy wydały miliardy dolarów na badania, na rozwój, na nowe technologie. I teraz te nowe technologie trzeba implementować we wszystkie gospodarki. Tak naprawdę we wszystkie gospodarki. Ubiera się to płaszczem transformacji energetycznej, Zielonego Ładu. Podpina się pod ten cały Zielony Ład. I tak jest skonstruowany świat. My nie jesteśmy w stanie, panie redaktorze, powiedzieć nie, my tego nie robimy. Bo jeżeli
nie mamy wpływu na zmianę tego, a jaką ja mam wpływ, pan czy nawet państwo polskie, niewielki ma wpływ, to nasza gospodarka będzie nieopłacalna i nasza gospodarka będzie się zdecydowanie wtedy kurczyć. Ponieważ to regulacje, które robi Bruksela, narzucają pewne standardy, które przekładają się na biznes. Widzimy, i te regulacje muszą wejść w biznes, bo jeżeli te regulacje wejdą w biznes w innych krajach, a nie wejdą u nas, to nasz produkt będzie nieopłacalny. Skąd wiemy, czy za chwilę Unia Europejska nie wymyśli sobie, jeżeli my nie dostosujemy się do regulacji, wprowadzić, załóżmy, jakiś ślad węglowy, stwierdzi, że jest ślad węglowy w naszych produktach, w związku z tym może być zakaz, może, załóżmy, czysto teoretycznie być zakaz handlu naszymi produktami gdzie indziej poza krajami, poza załóżmy, Polską. Może Unia wprowadzić z czasem takie regulacje. Więc ja nie jestem zwolennikiem, to co podkreślam, w żadnym wypadku nie jestem zwolennikiem szybkiej transformacji. Nie jestem, bo tak zwana rewolucja zielona spowoduje nadmierne koszty, nadmierne obciążenia naszych mieszkańców. Wiele, nie tylko my, ale wiele gospodarek sobie z tym nie poradzi. Więc jestem zwolennikiem, jeżeli chodzi o nowe technologie, o nowe rozwiązania mniej emisyjne, ale one muszą być wprowadzane w rynek i w życie w sposób racjonalny, by za bardzo nie obciążać każdej gospodarki. Więc ja jestem bardziej za takim rozwiązaniem, to co już tu podwiedziałem, że przyspieszoną ewolucją, a nie przyspieszoną rewolucją. Wprowadzamy dekarbonizację, bo się obawiamy sankcji z Unii Europejskiej. No ale choćby się pan sankcji nie obawiał, to dziś prawa do emisji płaci pan generalnie ponad 80 euro za prawa do emisji. Płacąc taką kwotę za prawa do emisji, przerzuca pan tą kwotę na produkcję, którą pan wykonuje, więc pewien produkt może dla nas być nieopłacalny i też nie będzie z czasem opłacalny do eksportu. W związku z tym my nie mamy wyjścia. Chciałbym generalnie, by się udało zmienić politykę emisyjną w tym zakresie. Chciałbym. Rząd polski też w tym zakresie działa, by zmienić tą politykę, by kwestia tych certyfikatów była generalnie zupełnie może inną kwestią, która nas tak mocno nie obciąży w tym zakresie. I trzeba o to bardzo walczyć, bo nie ma innego wyjścia, a musimy walczyć, ale my nie jesteśmy w stanie zatrzymać tego tempa świata do ewolucji energetycznej. My możemy próbować to wyhamowywać i powinniśmy to wyhamowywać, ponieważ, no, ale powinniśmy myśleć o realizacji. I tak właśnie zarządzamy firmą Orlen, że wprowadzamy pewne zmiany, wprowadzamy pewne projekty, już jesteśmy na bazie inwestycji, robimy to w sposób umiarkowany, bo doskonale sobie zdajemy sprawę, że jeżeli tego nie zrobimy, to kiedyś może być taka sytuacja, że bardziej będzie się opłacało importować produkt z zagranicy na rynek polski, niż w Polsce go produkować przy takiej emisyjności. Więc nie ma innego wyjścia, panie redaktorze, ale uważam, że bez szalonego pędu. Właśnie pytanie, czy całkowicie chcemy odejść od węgla, bo paliwa odnawialne, źródła odnawialne, czyli wiatr i słońce, są niestabilne i strasznie drogie. No, na przykład w zeszłym roku było za mało wiatru w Europie i kraje zachodnie musiały dorabiać tą energię, 20-30% energii z węgla. Panie redaktorze, tylko trzeba sobie powiedzieć jedną prostą sprawę, że czym więcej będziemy mieć zielonej energii, tym więc dłuższy czas uda się utrzymać energetykę węglową, bo to się bilansuje. Tak jak ja w koncernie mam część energetyki z węgla, część energetyki zielonej, więc jeżeli my jak gdyby poprzez inwestycje w energetykę zieloną czy niskoemisyjną, bo inwestujemy choćby w elektrownie gazowe, jesteśmy w stanie rozwodnić tą ilość CO2 i dłużej utrzymywać energetykę węglową również. Nie ma takiej możliwości, żeby nagle za 3, 4, 5, 6 lat czy 10 wygasić wszystkie kopalnie i nie było węgla. Nie ma. Nie ma takiej możliwości. Ale tak mówię, ale cały czas ta konsumpcja na energię się zwiększa. Więc budujmy źródła zeroemisyjne, tak, bo budowanie źródeł zeroemisyjnych czy niskoemisyjnych również pozwala nam na dłuższe utrzymanie choćby nawet energetyki węglowej. Więc tylko,
tylko to róbmy w proces. Ja uważam, że muszą być źródła, które będą podtrzymywały jak gdyby stały bilans. No, to jest węgiel. Być może niedługo wejdą SMR-y i MMR-y, w których również my chcielibyśmy tu zaistnieć jako koncern. Podpisaliśmy umowę bo na tak zwane mało i mikro atomy, bo ja uważam, że to jest przyszłość tak naprawdę, która i to jest przyszłość, która powoduje bezpieczeństwo nasze, niezależność. Technologia jądrowa? Oczywiście, to jest kwestia. Tak samo, panie redaktorze, jak popatrzymy sobie na energetykę zeroemisyjną, ona generuje koszty, ale te technologie z roku na rok będą zdecydowanie tańsze, więc to nie jest tak, że ona dziś tyle kosztuje. Te technologie będą tańsze. Z drugiej strony popatrzmy też kazus bezpieczeństwa. Kiedy tak naprawdę będziemy mieć bezpieczeństwo energetyczne? Bezpieczeństwo energetyczne będzie i paliwowe będzie wtedy, kiedy generalnie, kiedy będziemy samowystarczalni, czyli jeżeli byśmy mieli energię z atomu, jeżeli byśmy mieli drugą część energii tak zwanej zielonej, to zaczynamy być niezależni. To też buduje, jest to ciężkie do przeprowadzenia, ale z perspektywy czasu, to też buduje nasze bezpieczeństwo. A ile czasu w takim razie przejście na elektrownie jądrowe? Jeżeli mówimy o SMR-y, o tym, czyli małe i atomy, uważamy, że pierwszy jesteśmy w stanie wybudować w 2029 roku, czyli praktycznie za 8 lat. Podpisaliśmy umowy, a z drugiej strony ta technologia GE Hitachi to nie jest technologia, która jest nieznana. GE Hitachi wyprodukowało 6 reaktorów atomowych, BWR bodajże 10 i te reaktory atomowe pracują. I ta technologia BWR czysta to jest technologia zminiaturyzowania tak zwanego dużego atomu. Czyli GE Hitachi jest najbardziej posuniętą firmą właśnie w zakresie atomistyki tej SMR-owej. Zresztą to pokazała już Kanada, bo Kanada podpisała umowę z GE Hitachi na pierwsze reaktory w tym zakresie. Więc uważam, że w ciągu 10 lat ta energetyka atomowa zdecydowanie mocniej ruszy. I dlatego podpisaliśmy umowę, na mocy której będzie spółka Orlen Synthos Green Energy, spółka, która właśnie będzie zajmowała się energią atomową, ale energią atomową związaną z małymi atomami, czyli MMR-y i SMR-y, czyli MMR-y to są mini atomy, a SMR-y to są tak zwane małe atomy. I uważam, że to jest następna przyszłość naszej transformacji energetycznej. Jeszcze chciałbym dokończyć wątek dekarbonizacji. Ostatnie pytanie. Co stało za decyzją rozebrania bloku węglowego w elektrowni Ostrołęka wybudowanego za 1 miliard złotych? Ekonomia, panie redaktorze. Ekonomia. I nie można winić tych, którzy podejmowali decyzje. Te decyzje podejmowano zupełnie w innym czasie, w innym miejscu. Wtedy prawa do emisji kosztowały parę euro. Dziś te prawa do emisji kosztują ponad 80 euro. W momencie, kiedy byśmy wybudowali tą elektrownię, kontynuowali tą inwestycję, to automatycznie ona byłaby nierentowna. W związku z tym to ekonomia i regulacje unijne, czyli poprzez regulacje unijne zadziałało prawo ekonomii w tym zakresie. Właśnie to jest taki przykład. Poprzez regulacje unijne zadziałało prawo ekonomii. I generalnie było rzeczą uzasadnienie ekonomiczne, żeby zmienić tam technologię z węglowej na gazową. Bo pragnę zaznaczyć, tu popełniamy pełen błąd. Mówimy, że po prostu odeszliśmy od budowy elektrowni. Myśmy nie odeszli od budowy elektrowni. Myśmy zmienili generalnie w elektrowni Ostrołęka, zmieniliśmy technologię z węglowej na gazową. Więc jeżeli kwestia gruntów, które są, one będą wykorzystane pod elektrownię gazową, a pozostałe grunty będą wykorzystane pod inną inwestycję. Jeżeli mówimy o pewnych elementach, to te elementy również będą rozliczone, czy bocznicach, czy one będą potrzebne również w innych inwestycjach. Więc to nie jest tak, jak pan redaktor mówi, że to jest kwestia 1 miliard złotych, który został całkowicie, część tej kwoty, zgadza się, część tej kwoty poprzez zmianę technologii i
nie będzie wykorzystana i to jest prawda, ale lepiej było zmienić technologię niż kontynuować tą inwestycję, ponieważ te straty nie byłyby miliard, tylko byłyby 2, 3 albo 4 miliardy. W związku z tym no, trudno było... Straty byłyby przez dyrektywy unijne. Ale oczywiście, przez choćby nawet prawa do emisji. Panie redaktorze, w tym czasie, kiedy podejmowano decyzję, jeżeli chodzi o budowę Ostrołęki, to prawa do emisji to było może 5 euro, 10 euro. A dziś mamy ponad 80 euro. To jest duża różnica w tym zakresie, więc niejednokrotnie taką inwestycję trzeba było zmienić technologię. I to nie jest tak, że nasz kraj jest tym odosobniony. Jest masę różnych gospodarek, które zaczynają pewne inwestycje, ale potem przez pewne zmiany, no niestety, no to jest wkalkulowane w biznes. One się na daną chwilę nie opłacają i teraz się liczy nowe ścieżki finansowe. Co lepiej się opłaca? Czy wybudować tą elektrownię o technologii węglowej i dokładać przez następne ileś tam lat do niej, czy zmienić technologię, a tą kwotę, którą po prostu trzeba zrobić odpis z tej kwoty, generalnie lepiej ponieść tą kwotę jednorazowo, a już iść w technologie, które generują nam na następne lata pewien poziom zysku i stopę zwrotu z tej inwestycji. I tu nie było wyjścia, panie redaktorze. Jeżeli ktoś mówi, że trzeba było kontynuować budowę Ostrołęki, to po prostu nie ma racji. Nie było żadnego uzasadnienia. Mało to, panie redaktorze, nie było instytucji żadnych finansujących, które by w tym momencie były w stanie zabezpieczyć realizowanie tej inwestycji finansowo. Nie było. Ani nie były to banki polskie, które powiedziały nie, nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć tej inwestycji finansowo przy tych ścieżkach, ani różne źródła finansowania zewnętrzne też nie były zainteresowane generalnie uczestniczeniem w montażu finansowym tej inwestycji. Więc nie było innego wyjścia, zmieniliśmy technologię i tam powstanie elektrownia gazowa. Saudi Aramco, koncern MOL, kupili teraz aktywa Lotosu. Rozbijmy ten skomplikowany proces na czynniki pierwsze. Dlaczego i po co? Panie redaktorze, to też już opowieść musi być od 4 lat do tyłu. Dlaczego i po co? Zdecydowaliśmy się połączyć te koncerny, bo to było po prostu... To była piaskownica. To była piaskownica, jeżeli mówimy o tych dwóch koncernach. To jest, ma pan jednego tak naprawdę właściciela, który ma dwie firmy, które antagonistycznie sobą konkurują. Mało to, każdy z nich kupuje osobno ropę, każdy jest rozgrywany jak dziecko tak naprawdę w tym zakresie. To było bez sensu i przez 30 lat chciano ten proces zrobić. Przez 30 lat każdy go zaczynał, nigdy go nie kończył, bo to było jedno wielkie politykierstwo, to były stołeczki mniejsze, większe, średnie. To było kwestia takiego podejścia w naszym kraju, jak swego czasu do rozbicia dzielnicowego, że każdy chce mieć rafinerię, lotnisko i jeszcze parę innych rzeczy u siebie w województwie. A niestety tak nie jest. Gospodarka jest wspólna i nie można tego patrzeć, czy komuś się podoba, czy się komuś nie podoba. Trzeba patrzeć globalnie na gospodarkę, a szczególnie trzeba patrzeć na gospodarkę swojego kraju. Więc to było zdecydowanie nieuzasadnione i uważam, że w momencie, kiedy Polska przystępowała do Unii Europejskiej, trzeba było ten proces zrobić. Wtedy ten proces byłby bez warunków zaradczych. Mówiąc szczerze, to zrobili choćby nawet Węgrowie, bilansując cały sektor gazowo-paliwowy u siebie. Powinniśmy dawno ten proces zrobić, ale skoro nie było odwagi politycznej, by ten proces wtedy zrobić, to później próbowano się szarpać z tym procesem, ale każdy prezes chciał być ważniejszy jeden od drugiego i ten proces skończył się tak naprawdę niczym. Bo największym tym problemem w tym procesie to są uwarunkowania ambicjonalne tak naprawdę. Nikt nie podchodzi do tego procesu logicznie, tylko to jest walka z jakimiś uwarunkowaniami ambicjonalnymi i niczym więcej. Więc w momencie, kiedy rozpoczęliśmy ten proces, a jesteśmy w Unii Europejskiej, musieliśmy uzyskać zgodę Komisji. Mimo wszystko to była duża koncentracja. Negocjowaliśmy z Komisją 2 lata. Komisja naprawdę chciała wiele, wiele gorszych warunków zaradczych Komisja nam wprowadzić. Europejska. Oczywiście. Wiele, wiele warunków zaradczych. Myśmy się na te warunki nie zgadzali. To była kwestia dezintegracji nawet nie jednej, tylko rafinerii. Myśmy bardzo mocno negocjowali z Komisją. Przyszły czas COVID-u, w związku z Komisja musiała może i trochę zrewidować swoje stanowisko. I to był czas, któryśmy wykorzystali tak naprawdę. Te warunki zaradcze, które dała Komisja, pozwalają przeprowadzić ten proces. Bo przecież ten proces nie robi Daniel Obajtek tylko i wyłącznie, tylko ten proces jest zaangażowany ponad 100 ludzi. To są międzynarodowe kancelarie, to są polskie kancelarie, to są doradcy techniczni, to jest cała maszyna generalnie, cały aparat jak gdyby firm zewnętrznych, które również wspierają ten proces. Ten proces ma uzasadnienia ekonomiczne. I teraz tak, wycenia się całą wartość Lotosu, wycenia się wszystkie synergie, które można uzyskać. Jeżeli warunki zaradcze Komisji
nie przekraczają generalnie wartości wynikającej z synergii, to wtedy podejmuje się decyzję biznesową. I właśnie te warunki, któreśmy wywalczyli, jak gdyby pozwalają nam na przeprowadzenie tego procesu. Ten proces jest bardzo mocno opłacalny, zarówno dla Lotosu, jak i dla Orlenu, ale dla całej polskiej gospodarki. I teraz tak, i rozbijmy to na rzeczy. I komisja dała te warunki przy wielkich negocjacjach, udało się nam te warunki, by były optymalne. I teraz spełniamy warunki Komisji Europejskiej. Następnym elementem to była struktura transakcji. Oczywiście wszyscy wrzeszczeli na rząd, na mnie, że my prywatyzację robimy, że chcemy, Orlen to kupuje. Widzi pan, no niestety ta narracja jest też niewłaściwa, bo struktura transakcji jest przejęcie poprzez połączenie. My tego nie kupujemy. Skarb Państwa, mając te aktywa, wkłada te aktywa do aktyw Orlenu, tak samo aktywa PGNiG-u wkłada do aktywów Orlenu. Czyli Skarb Państwa w Orlenie ma 27% udziału. Wkładając te aktywa, zwiększy się po prostu kapitalizacja Skarbu Państwa w Orlenie. Ona może być, zależy jaki będzie parytet wymiany akcji, ona może być do 50% albo nawet ponad 50%. Więc Skarb Państwa jak gdyby zabezpiecza Orlen, uzyskując większy akcjonariat w Orlenie. Natomiast, i to jest proces, który nie ma nic wspólnego z prywatyzacją. I teraz jest kwestia warunków zaradczych. Bo to są wszystkie wyceny i to nie jednej firmy, analizy. I te warunki zaradcze, między innymi, to jest kwestia zbycia 30% nie Lotosu, rafinerii. Myśmy tą rafinerię, ta rafineria została wydzielona. I dziś przecież Skarb Państwa nie ma 100% w Lotosie. Dziś Skarb Państwa ma 52% w Lotosie. A tak naprawdę Lotos de facto będzie wchłonięty do PKN Orlen i pozostali akcjonariusze będą mieć parytet wymiany akcji na akcje Orlenu. Więc tak mówiąc, Skarb Państwa nagle Lotos stanie się 100% własnością PKN Orlen, a PKN Orlen stanie się 50% albo ponad 50% własnością Skarbu Państwa. I teraz kwestia 30% rafinerii. Dzisiaj, panie redaktorze, to 4 lata pokazały, jak ten proces zaczynałem, jeszcze nie było takiego pętu do transformacji paliwowej. Dziś to pokazało, że ta transformacja jest konieczna. Przez 8 lat w Europie zniknęło 30 rafinerii. Przez 2-3 lata zniknęło 6 rafinerii. Dziś przemysł rafinerii i wszelkie rafinerie, które nie są spięte z przemysłem petrochemicznym, nie mają szansy bytu na dłuższy czas. Po prostu nie mają szansy bytu, ponieważ będzie wchodził wodór, wchodzą coraz bardziej nowoczesne silniki, które mniej palą. Więc jeszcze zaznaczmy tutaj, że petrochemia to jest produkcja chemiczna z przetwarzania ropy. Ale naftowej, oczywiście, tak, jest... dokładnie. Część ropy, tak, z przetwarzania ropy. Poprzez, załóżmy, nasza rafineria w Płocku ma konwersję na petrochemię, czyli przerób ropy na petrochemię 15% do 15%. Rafinerie saudyjskie przerabiają konwersję ropy na petrochemię, mają do 25%, a w laboratoriach mają już opracowane technologie do 80%. To jest szansa, że jak będzie spadał poziom sprzedaży paliw, to jest szansa, że będzie to automatycznie będzie rósł poziom sprzedaży petrochemii. Więc te rafinerie muszą zwiększać konwersję z czasem przerobu z paliw na petrochemię. Więc Lotos sam w sobie nie ma szansy bytu. I generalnie teraz te warunki zaradcze. My odsprzedajemy 30% rafinerii Lotosu. 30%, czyli mamy pełen pakiet kontrolny nad rafinerią. Dlaczego Saudyjczykom? Wybraliśmy partnera Arabię Saudyjską z jednej prostej przyczyny. Rafineria jest tylko biletem do wejścia w ten rynek tak naprawdę. Co się liczy? Dla nas się liczy zabezpieczenie, zakup ropy. To jest około 20 milionów do 20 milionów ton ropy, która zabezpieczy region. Przecież my mamy rafinerię w Morzejkach, które zabezpieczą Litwę, Łotwę, Estonię, część Ukrainy i część rynku polskiego. I mamy rafinerię dwie w Czechach, które zabezpieczają rynek czeski, część rynku słowackiego, polskiego i część nawet rynku węgierskiego, bo tam mamy około 15% rynku hurtowego i część rynku niemieckiego. Saudyjczycy zobowiązali się... To jest jedna rzecz. To jest jedna rzecz, która jest związana z dostawami ropy. Druga rzecz, która interesuje tak naprawdę najbardziej mnie i stronę saudyjską. To nie jest kwestia 30% rafinerii, które z czasem będą stawać się rafineriami schyłkowymi. To jest kwestia rozwoju petrochemii. To jest dla mnie najważniejsze. Najważniejsze jest dla mnie ropa i petrochemia. Przecież muszę rozwijać petrochemię na ropie, która
jest od producentów, którzy mają stabilne dostawy, stabilną jakość i odpowiednio paletę gatunków ropy. Bo to może mi zabezpieczyć nowoczesną petrochemię. I dla mnie takim najważniejszym etapem to są dwie pozostałe umowy stroną saudyjską. To jest umowa na badanie i inwestycje petrochemiczne i umowa związana z badaniami i rozwojem. To są te dwie umowy. To są umowy strategiczne. O co tu tak naprawdę chodzi? Tu chodzi o to, że czy dziś pan produkuje paliwa, czy jutro pan będzie produkował wodór. Okej, świat się zmienia, technologie się zmieniają, uwarunkowania klienta się zmieniają, ale rynek panu zostaje. Orlen ma możliwość oddziaływania na wiele rynków koło. I dziś petrochemię, którą budujemy, nie buduje się tylko na jeden kraj. Dziś petrochemię buduje się na region. Same olefiny, które teraz budujemy, to jest 13 miliardów złotych. Część tych olefin, czyli to jest wkład do przemysłu petrochemicznego, do wszystkich innych rzeczy, już tu nie chcę tłumaczyć, jakie to są produkty, bo to cała gama, bo to są łańcuchy, które dalej są rozwijane tych produktów. Więc dziś trzeba mieć nowoczesne technologie, a Saudyjczycy wydają miliardy dolarów na badania, rozwój, na innowacyjne technologie, na generalnie odpowiednie, przez to już potem przenoszą to na swoje licencje odpowiednie. Więc rozwój przemysłu petrochemicznego jest szalenie ważny, bo kiedyś te rafinerie będą mniej przerabiać ropy na paliwa, ale one muszą więcej przerabiać ropy na przemysł petrochemiczny, a oni posiadają te technologie. A jaki tutaj jest haczyk? Czy jest pewne zagrożenie, że uzależnimy się od Arabii Saudyjskiej? Panie redaktorze, cały świat robi biznes. Jeżeli pan ma biznes i umowy uczciwie podpisane, to te umowy dają panu gwarancję. Przestajmy myśleć, że się uzależnimy, nie uzależnimy, a jesteśmy w stanie sami tego wykonać? Nie. To jest kwestia umów i tak robią duże firmy. Choćby nawet Total podpisał umowę z Saudyjczykami w zakresie wodoru. I co? Uzależni się, nie uzależni się. No pewien transfer technologii musi być i generalnie najlepsze umowy są takie, które stanowią biznes dla jednych i drugich. Jeżeli pan podpisze umowę, która gwarantuje biznes jednym i drugim, to my jak możemy mówić o uzależności? Saudi Aramco jest największym producentem ropy naftowej. Im zależy, żeby ropę klasować na paliwa, żeby ropę przerabiać. Kiedyś przerób ropy skończy się na przemyśle rafineryjnym. Ten przerób ropy pójdzie bardziej w przemysł petrochemiczny. I Saudyjczycy to jest mądra, genialnie firma, która uważa, no dobra, skoro my dalej chcemy zarabiać na ropie, bo mamy jej mnóstwo, to my musimy iść w nowe technologie, ale my musimy mieć rynki. My dajemy rynki, dajemy możliwości, dajemy swój region, oni dają ropę, dają technologię i robimy wspólnie biznes. Nic tak nie jest fair, jak jest wspólny biznes, tylko pod warunkiem, jak ten biznes nie jest na kolanach. Bo jeżeli bym podpisał umowę na kolanach, no to faktycznie nie będzie to biznes, tylko będzie to niekorzystny biznes. Ale jeżeli biznesowo uzupełniamy się tak naprawdę, to wtedy jest korzystny biznes. I tak robią wszystkie koncerny mądre na całym świecie. Zakładają JV, wchodzą w różnego rodzaju umowy z różnymi firmami. Jedni dają generalnie, tam jest pewien wkład. Saudyjczycy nie dadzą nam petrochemii za darmo. My również musimy uczestniczyć finansowo w budowie tej petrochemii. Ale my nie możemy już, patrząc na budowę petrochemii, myśleć tylko o rynku polskim, bo wybudujemy petrochemię no nie do końca generalnie z parametrami. My musimy patrzeć na region, ale my musimy dalej patrzeć. Może bardziej opłaci się gdzie indziej budować petrochemię wspólnie z Saudyjczykami, a stamtąd sprowadzać pół surowc, pół produkty i tu je dalej przetwarzać. Kto powiedział, że te inwestycje tylko mają być w Polsce? My będziemy patrzeć na taki obszar, gdzie te inwestycje będą jak najbardziej optymalne, jak najbardziej korzystne, gdzie będzie strumień dostaw zapewniony najbardziej optymalny i gdzie będzie zapewniony strumień generalnie konsumpcji i pobrania tych produktów, mówiąc szczerze. Więc nie można tylko patrzeć z punktu widzenia naszego rynku, bo to jest tak, jak kiedyś patrzono z punktu widzenia danej gospodarki, danego województwa, później nie, no niestety, my jesteśmy tak w globalnej gospodarce i to są tak potężne inwestycje, że my nie możemy tylko patrzeć na nasz kraj, tylko jak budujemy petrochemię, my musimy patrzeć na region. Bo wtedy ona jest optymalna. Wtedy generalnie ta inwestycja się zdecydowanie bardziej opłaci. Więc tu upatruję wielką nadzieję. Dosłownie za parę miesięcy przedstawimy pierwszy koncepcję związaną z inwestycjami w zakresie petrochemii. Już nasze zespoły wspólnie z SABIC-iem, z tą częścią petrochemiczną Saudi Aramco, bo SABIC to Saudyjczycy mają 70% w SABIC-u.
można powiedzieć, w liderze petrochemii na całym świecie. Przedstawimy generalnie nasze kierunki wspólne już petrochemiczne w tym zakresie. Tą petrochemię, którą rozwijamy, będziemy rozwijać, bo to petrochemia, to też patrzymy na region, ale oprócz tego chcemy dalsze łańcuchy petrochemiczne rozwijać wspólnie z partnerami, które mają licencje, którzy mogą nam dać to swoje know-how, którzy wpuszczą nas ten obieg baz badawczo-rozwojowych, byśmy również z tych wartości i związanych właśnie z badaniami, z rozwojem korzystali i przenosili je na rynek. Antymonopolistyczne warunki Komisji Europejskiej zostały spełnione, fuzja z Lotosem zapewne w drugiej połowie tego roku. Powinniśmy ją między czerwcem a lipcem już całkowicie skonsumować. Ja też nie chcę na to za bardzo długo czekać. To był długi proces z powodu tej dużej mimo wszystko koncentracji i to był długi proces, ale my nie możemy czekać, bo przecież musimy pewne robić wspólne plany inwestycyjne. Również Lotos nie może czekać, no bo podejmując teraz pewne inwestycje, one mogą być poprzek sprzeczne strategią choćby nawet tego połączonego koncernu. W związku z tym my to musimy bardzo szybko przeprowadzić, bo to jest tak naprawdę konieczne. I ja się pytam nawet, co po niektórych czasami już słyszę, co prawda śladowe ilości niektórych polityków, choćby nawet Platformy, którzy wrzeszczą, nie dla Lotosu krzyczą, opowiadają jakieś fałszywe przesłania typu prywatyzacja, no po prostu głupoty opowiadają takie, że aż po prostu nie chce się tego słuchać, chcą działać na emocjach ludzi. I ci sami właśnie politycy wrzeszczą transformacja, zeroemisyjność, neutralność emisyjna. No to jak oni sobie wyobrażają Lotos za 10, 15 lat czy 20, jak będą silniki wodorowe, a nie będzie silników spalinowych? To ja się ich pytam, jak oni sobie wyobrażają wtedy Lotos? Wie pan, co mi jeden z nich powiedział? No to Lotos będzie produkował wodór, tylko na wodór trzeba wydać parę dziesiąt miliardów złotych, żeby produkować. To co? To znów będą dwie firmy pracowały nad wodorem, dwie firmy będą sobie po prostu robiły sobie konkurencję, dwie firmy będą wydawać podobne środki, jeżeli chodzi o wodór, nadal będziemy rozgrywani jak dzieci przy zakupie ropy, a drugi mi odpowiedział, to Lotos może inwestować w petrochemię. No, Lotos będzie inwestował w petrochemię, jak to jest stosunkowo mała rafineria, a i trzeba znów następnych 40-50 miliardów, by zainwestować w petrochemię. Nie ma innych możliwości, więc z jednej strony chcą transformację energetyczną, a z drugiej strony krzyczą, że my łączymy się z Lotosem. No więc ja nie rozumiem, może by się zdecydowali, bo oczywiście robią czasami konferencje tak, że ja nie zdążę przyjechać, bo ja kiedyś przyjechałem na konferencję w Gdańsku, akurat mieli pecha, że byłem w Lotosie, to starałem się panu Lewandowskiemu to wytłumaczyć, stał z tyłu jak makieta, kiwał głową, ja nie wiem, no chyba się z tym zgadzam, co mówię, mówiąc wcześniej, że on jest za innowacyjną gospodarką, wrzeszczy o innowacyjnej gospodarce, a później robi gdzieś konferencję 2-3 godziny, chętnie bym dojechał na którąś konferencję, powiedział mu, co o tym sądzę, ale to na zasadzie rozmów ekonomicznych, a nie politycznych. No, nikt mi powie, co dalej z Lotosem. Niech przedstawi plan, co dalej z Lotosem. Niech przedstawi plan generalnie, tylko niech pokaże inwestora, jakie są dalsze plany. No, myśmy zastanawiali się nad wieloma rzeczami. Po pierwsze, musiał być to proces odpowiedzialny dla Orlenu i ekonomicznie uzasadniony. Po drugie, musiałby gwarantować bezpieczeństwo państwa i gwarantuje bezpieczeństwo państwa. A po trzecie, musi być atrakcyjny dla właściciela. Tego, który te akcje dla wszystkich właścicieli, musi być on atrakcyjny. I jeżeli pan Lewandowski czy coś krzyczy, to niech się zapyta akcjonariuszów, bo z tego co wiem, na walnym akcjonariusze wyrazili wolę i to ponad 80% głosów na walnym wyraziło wolę do tego połączenia poprzez przejęcie. Czyli co, odbieramy prawo decydowania właścicielom Lotosu? Bo tak to wygląda, że odbiera się prawo akcjonariusz. I to nie był tylko akcjonariat, to było wiele funduszy, którzy również zagłosowali za tym procesem. Ponad 80% na walnym było za przeprowadzeniem tego procesu. Więc co, odbiera się prawo akcjonariuszom, właścicielom do podejmowania decyzji? Nie rozumiem. W jaki sposób ta fuzja wpłynie na naszą codzienność? Panie redaktorze, wiem, Polacy chcą tu i teraz, żeby im powiedzieć, będziecie mieć paliwa za tyle i tyle. Ta fuzja wpłynie, ta fuzja już wpływa, panie redaktorze. Jak pan sobie zobaczy dochody koncernu, które ma choćby nawet zysk operacyjny 14 miliardów złotych, to już pan zobaczy, że te 3 lata wpływają na Polaków. Możemy obniżać paliwa, nie tylko to obniża
i stymuluje paliwa rząd poprzez to, że robi bardzo mądrą w tym zakresie politykę, w zakresie obniżki. Pan premier Morawiecki i pan premier Sasin, tu jest bardzo mądra polityka w tym zakresie, że zmniejsza się daniny do państwa, ale również my, poprzez to, że jesteśmy zbilansowanym koncernem i mamy dochody z poszczególnych segmentów, z energetyki, i z petrochemii, z rafinerii, z detalu, z wielu zależnych spółek, możemy również w jakiś sposób próbować stymulować tymi cenami. Mamy zupełnie inną płynność. Niech mi pan powie, gdyby Orlen nie miał płynności, bo przecież za czasu Platformy to miał problem z płynnością. Gdyby Orlen nie miał płynności, czy byłoby nas, czy mielibyśmy możliwość kupienia 19 milionów praw do emisji po 23 euro? No nie mielibyśmy możliwości zakupu takich praw do emisji. I mimo, nawet przed tymi wszystkimi obniżkami, jednymi, drugimi, to i tak byliśmy najtańsi w Europie. Jednym z najtańsze paliwo było w Europie. Mimo, a zwłaszcza już po tych wszystkich obniżkach, to już będzie najtańsze paliwo w Europie. To ma wpływ dla Polaków. Budowa takiego koncernu ma wpływ. Jeżeli powstaną małe atomy, jeżeli teraz budujemy elektrownie gazowe, to automatycznie cena energii będzie tańsza. No więc to wszystko ma docelowo wpływ. Niejednokrotnie nie zobaczy pan wpływu z dnia na dzień. Bo to nie jest taki biznes, że dziś ma pan już wpływ. Ale nawet jak patrząc te 4 lata do tyłu, niech pan zobaczy, jaki to miał duży wpływ na paliwa. Dlatego wymieniłem te wszystkie rzeczy, które zostały zrealizowane, ale to również ma wpływ generalnie w przyszłości. Bo mamy pieniądze na badania, mamy pieniądze na nowe technologie, mamy pieniądze na budowę nowych elektrowni, mamy pieniądze na to, by iść w SMR-y, czyli w małe i mikroatomy. I na to mamy pieniądze. Przecież nie możemy z punktu widzenia gospodarki patrzeć tu i teraz. Jeżeli będziemy patrzeć tu i teraz, to zawsze to można, to co mówię, chwila obrazka. To jest tylko chwila obrazka. My możemy, musimy patrzeć z perspektywy całego dłuższego czasu. Co będzie za 5, za 6, za 7, za 8, za 10 lat. I nie mogę na to patrzeć, że może za parę lat przyjdzie ktoś inny, może nie mogę tak patrzeć, bo jakbym tak patrzył, no to wszystko moglibyśmy praktycznie zaorać i nie robić nic. Pan Sekielski nagrał o panu program, jak na lewicowego erudytę przystało, nazwał go Bajtek złapany bez majtek. Generalnie zarzuca panu przedsiębiorczość, ale jedna rzecz mnie ciekawi. Mówi tam, że 20 nieruchomości posiada pan, ale większość nabył pan zanim pan zaczął zarabiać poważne pieniądze, to znaczy zanim został pan prezesem Orlenu. Jakim cudem w takim razie? Panie redaktorze, no widzi pan, bardzo dziękuję za to pytanie. Odpowiem panu, że ja w swoim życiu przeszedłem 30 kontroli ponad. I to nie tylko jak byłem prezesem PKN Orlen. Moje zeznanie majątkowe było sprawdzane kilkakrotnie, bo jeszcze wcześniej byłem osobą publiczną. Zeznanie majątkowe UKS-y, Urzędy Kontroli Skarbowej sprawdzały mnie, moją rodzinę. Łącznie z Platformą Obywatelską w 2013 roku, gdzie było bardzo pogłębione zeznanie majątkowe, sprawdzanie mojego zeznania majątkowego całej mojej rodziny, łącznie przez UKS-y i wszystkie instytucje. Jakbym panu pokazał dokumentację tych wszystkich sprawdzeń i wszystkiego, to jest kilka tomów, które mam. Podkreślę jeszcze jedną rzecz. Później oczywiście ta potężna nagonka w tym zakresie, wymiana moich nieruchomości, co tak naprawdę nie jest do końca prawdziwa, bo pragnę zaznaczyć, że w Małopolsce grunty są bardzo rozdrobnione. Jeżeli w Małopolsce posiadam 20 albo 30 działek, to część działek ma 3 ary albo 2 ary. To jest tak, że nawet nie wiem, gdzie one niektóre są, bo już zostały pozarastane, ponieważ no, moja mama miała gospodarstwo 2-hektarowe w 30 kawałkach. I nazywanie to nieruchomościami, to jest generalnie naprawdę w niejednokrotnie, to są duże przekłamania. Zapomina się o kredytach, zapomina się o mojej działalności gospodarczej, zapomina się od wielu, wielu rzeczy. I pragnę zaznaczyć, że jako jedyny w Polsce pokazałem, a nie musiałem tego robić. Nie musiałem tego robić. Pokazałem wszystkie swoje dochody prawie przez 27 lat. Pokazałem wszystkie swoje akty notarialne przez 27 lat, które nabyłem. Nikt mi pan pokaże któregokolwiek prezesa za czasu Platformy Obywatelskiej czy innych prezesów, którzy ujawnili swój majątek od 27 lat ze wszystkimi aktami notarialnymi, z wszystkimi umowami? No czegoś takiego jeszcze nie było. Więc mówiąc szczerze,
jest to jedno wierutne kłamstwo, które próbuje się mnie zdyskryminować, ale ja jestem zupełnie o to spokojny, ponieważ wszystko nabyłem zgodnie z prawem. Twierdzenie generalnie, że ten majątek był nabyty zdecydowanie wcześniej, to jest też kłamstwem, bo większa część tego majątku została nabyta zdecydowanie w późniejszym okresie czasu. Pragnę zaznaczyć, że wszystkie służby, które mnie kontrolowały w tym kraju, i to za czasu Platformy bardzo mocno i teraz, nie było żadnego wniosku generalnie, który by kończył się jakąś karą z powodu ukrycia czegoś. Nie ma czegoś takiego. W związku z tym to jest nic innego, tylko potworna nagonka, która wręcz nie jest przyzwoita. Czy pan widział kiedykolwiek w Polsce, żeby przed domem któregokolwiek prezesa Orlenu, czy robiono konferencje prasowe, pokazywano miejsce zamieszkania praktycznie? Przecież ja zajmuję się również i bezpieczeństwem państwa, podpisuję umowy na grube miliardy. Jak w normalnym, demokratycznym kraju ktoś może ujawniać komuś adresy, robić pod obiektami konferencje? Czy to jest dopuszczalne prawem? Panie redaktorze, no, czy pan se przypomina taką historię wcześniej? No nie, bo takiej historii nigdy nie było. Więc łamane są wszelkie standardy prawa, RODO, wszystkiego po kolei. Mało to, ja jestem prezesem jeszcze mniejszościowej spółki Skarbu Państwa. Ja nawet w myśl prawa nie składam zeznania majątkowego. Ale nawet choćbym składał, to ostatnia strona jest niepublikowana. To jest ta ostatnia strona, gdzie są adresy nieruchomości. Łamie się wszelkie standardy w stosunku co do mojej osoby. Próbuję cały czas przez te wszystkie lata próbuje się mnie dyskryminować. Tylko dlatego, że działam dla tej ojczyzny, typu dlatego, że łamię pewne kontakty, tylko dlatego, że jestem odważny i podejmuję pewne decyzje. Proszę zobaczyć, ile ostatnio fake newsów następnych. Typu kupiłem działkę, bo będzie budowana elektrownia atomowa. Też całą kraj obiegło, że mam działkę tam, gdzie jest elektrownia atomowa. No następne kłamstwo. Nie posiadam żadnej działki tam, gdzie jest elektrownia, będzie budowana atomowa. Tam nie posiadam. Posiadam parę kilometrów gdzie indziej, to jest działka ośmioarowa. Więc następna kwestia, Borkówka Fundacji. Kłamie się w taki sposób. Kupiłem nieruchomość, oddałem fundacji na 40 lat, bo moim marzeniem było stworzyć ośrodka z zespołem Tureta, bo taki zespół mam. Stworzyć. I cały czas się mnie o to atakuje. Atakuje się to fundację, która nie ma ze mną nic wspólnego. To jest fundacja, która działa już parę lat. Nie wchodzę w ciała statutowe tej fundacji. Próbuje się cały czas dyskryminować tą fundację. Przez to ta fundacja ma cały czas problemy z pozyskiwaniem środków, ale na tym cierpią dzieci. Dla nich to nie jest ważne, że cierpią dzieci. Jest kwestia, żeby cały czas mnie atakować. Obojętnie co cokolwiek używają w tym zakresie, by mnie atakować. I wie pan, i ten permanentny atak, wie pan dlaczego trwa? Bo podejmuje decyzję. Bo wie pan, bo w tamtych czasach Orlen zarobił 2 miliardy 900 milionów przez 8 lat. A teraz Orlen w ciągu zarobił grubo ponad 30 miliardów złotych w ciągu 6 lat. Mało, w tym roku zarobił 14 miliardów. W związku z tym, no oczywiście, a to jest kwestia umów, to jest kwestia pewnego podziału rynku, to jest kwestia energetyki zeroemisyjnej, to jest kwestia dostaw ropy, to jest kwestia rozbudowy petrochemii. Jakoś ten koncern zaczyna bardzo mocno działać, czyli automatycznie inni nie obcinają kuponów w tym zakresie, więc to jest, to tak wygląda. Ja to doskonale czuję, że to polowanie na mnie trwało, trwa i będzie trwać. Ja jestem osobą, która jest doskonale tego świadomą, ale mam zamiar sobie popatrzeć w lustro i mam zamiar dalej to kontynuować. Czy się to komuś podoba, czy się to komuś nie podoba, czy mnie będzie za to cały czas atakować, czy nie. Bo to co mówię, no przecież to jest atak, którego nikt nigdy wobec żadnego prezesa żadnej spółki nie przypuścił. Nikt nigdy, panie redaktorze. I to co podkreślam, moje zeznania majątkowe były zeznaniami jawnymi, były sprawdzone przez wszystkie instytucje i wszystko było zwymiarowane.
wszystko jest zgodnie z prawem. A ja teraz chciałbym może odnieść się, ja generalnie nie mam czasu jeździć na wczasy. Ja pracuję po 16, 17, 18 godzin. Ja mam prawo zarabiać, mam prawo inwestować. To co, prezesem Orlenu ma być ktoś, kto nie potrafi sobie zarobić pieniędzy? To czy państwo polskie, czy społeczeństwo chciałoby, żeby Orlenem zarządzała osoba, która nie ma pojęcia o biznesie, która nie potrafi zarabiać pieniędzy? Czy ja kupuję, choćbym nawet kupował, ale nie kupuję, czy ja nie inwestuję w Polsce? Przecież inwestuję w Polsce. Inwestuję w Polsce. I to się traktuje jako wadę prezesa Orlenu? Się generalnie traktuje jako wadę wśród polityków, bo to jest wina i dziennikarzy i z lewej i z prawej strony, bo tu nawet jak ktokolwiek już działa w przedsiębiorczości, to i tak dziennikarze robią szum dookoła tego. Ale jeszcze mówił pan o tym, że prześwietlono pana rodzinę. Pytanie, czy nie prześwietlano dlatego, że pan przekazywał w darowiźnie, czy na mamę, czy na tatę, czy na brata żony, tak jak pan Sekielski panu zarzuca, i później kupował to taniej, albo to po prostu, żeby nie było w oświadczeniu pana majątku tych nieruchomości. Ale tak nie ma, panie redaktorze, pan wymienił tyle konfiguracji, których nigdy tyle nie było, panie redaktorze. To jest kwestia, była związana z podziałem majątku mojej mamy, która generalnie, bynajmniej jedna kwestia, która to były rodzinne sprawy, w tym wynikające z podziału majątku. Później moja mama akurat stwierdziła, że zrobi to inaczej. W związku z tym myśmy musieli z bratem, bo ułożyło się nam trochę inne życie, też uszanować wolę mojej mamy w tym zakresie. I to tu nie była kwestia w żadnym wypadku, że coś było drożej kupione, a potem przepisane na mnie. Czegoś takiego nie było. I panie rektorze, niech mi pan konkretny da przykład, czy coś takiego było, bo nie było. To jest ewidentne kłamstwo, panie redaktorze. Ja nie rozumiem, czy moja mama, czy mój brat nie może mi czegoś dać, albo ja mojemu bratu? Czy ja muszę ujawniać sprawy rodzinne w tym zakresie? Przecież to nie należy do kwestii roztrząsania spraw rodzinnych i to jest wręcz nieprzyzwoite. I tam nie było takich sytuacji, że coś kupiła moja mama, czy kupił mój brat, a mi to dał taniej. No przecież to jest jakiś absurd. Czegoś takiego nie ma i nie było. Czyli bardziej chodziło o to, że w oświadczeniu majątkowym. Panie redaktorze, oświadczenie majątkowe moje było sprawdzane przez za czasów Platformy Obywatelskiej z 10 lat do tyłu. Każdy szczegół, nie otrzymałem żadnych w tym zakresie zarzutów. Również teraz było sprawdzane dwukrotnie, ale również było sprawdzane przez wszystkie instytucje kontrolujące skarbowe w tym zakresie. Nie ma żadnych zastrzeżeń. Czy byli funkcjonariusze CBA pracują teraz w Orlenie? Panie redaktorze, wielu funkcjonariuszy służb pracuje w Orlenie. Ja nie widzę z tym żadnego czegoś, co miałoby być. Orlen jest to firma, która jest nie tylko biznesem, ale Orlen musi zabezpieczać bezpieczeństwo państwa paliwowo-energetycznie. I w związku z tym my mamy komórki, które są związane właśnie z tym bezpieczeństwem gospodarczym, czy też inną formą bezpieczeństwa, i do takich komórek głównie zatrudnia się generalnie byłych funkcjonariuszy. Jest to normalna rzecz, bo mają duże doświadczenie w tym zakresie. Jak wygląda droga od radnego Pcimia do prezesa Orlenu, czy tak jak mówi pan Sekielski, jest pan Midasem? No, wie pan, pan Sekielski pomylił wiele mojego życiorysu jeszcze po drodze i wie pan, pan Sekielski się zachowuje tak, jakby wszyscy w Warszawie urodzili się pod krawatami na stanowiskach ministerialnych, proszę pana. A no tak niestety nie jest. Ja długą drogę w swoim życiu przeszedłem. Jak w momencie, kiedy otrzymywałem nagrodę w Krynicy, potem przeniesiono to do Karpacza, Człowieka Roku, tam w tej laudacji były wszystkie moje progi zawodowe i nie tylko byłem radnym. Pragnę zaznaczyć, że pracowałem fizycznie, miałem swoją działalność, byłem kierownikiem, byłem dyrektorem średniej firmy. Również działałem w wielu innych obszarach i generalnie próbuję się tylko i wyłącznie później również i z Rady Nadzorcze, i Agencja Restrukturyzacji, i Energia, i Orlen. Tak, wielu oczywiście próbuje moją karierę spłaszczyć zdecydowanie i próbują przedstawić moją karierę od wójta do Orlenu i nic więcej. Pragnę zaznaczyć, że mam 27 lat pracy i generalnie zajmowałem różne stanowiska, prowadziłem swoje również działalności, jak i
również byłem współudziałowcem firmy i to jednym z udziałowców firmy i to oczywiście wcześniej i kierownikiem, i dyrektorem na stanowiskach i kierowniczych, i dyrektorskich, i później generalnie również w radach nadzorczych, i w Agencji Restrukturyzacji, i w Enerdze, i teraz w Orlenie, ale oczywiście spłaszcza się tylko wyłącznie porównując PCIM do Orlenu, ale pragnę zaznaczyć, że wcale nie mam tu żadnego poczucia wstydu. PCIM jest wspaniałą gminą, bardzo mocno rozwijającą się. Oby wszystkie gminy w Polsce tak mocno się rozwijały, bardzo pracowici mieszkańcy i generalnie niektórzy, którzy właśnie poprzychodzili z różnych mniejszych, większych miejscowości, nagle zapominają o tych miejscowościach i zaczynają się ich wstydzić. No, ja się nie wstydzę. Ja się nie wstydzę, uważam, że to jest piękne, że wszyscy jesteśmy z jednego kraju, nieważne gdzie się kto, w której miejscowości urodził, jesteśmy pełnoprawnymi obywatelami i mówiąc w ten sposób poniża się mieszkańców, choćby nawet w Pcimia w tym zakresie, którzy są takimi samymi obywatelami jak obywatele Warszawy czy też innych polskich znakomitych miast, więc ja nie mam z tym problemu tak naprawdę i to właśnie ten artykuł pokazuje takie wręcz, pan sobie go przeczyta, czy oglądnie, to ten artykuł pokazuje taką pogardę. Pogardę. I to właśnie jest właśnie ta pogarda, którą oni z sobą reprezentują. Ja nie reprezentuję nigdy takiej pogardy. Dla mnie liczy się człowiek i obojętnie, gdzie się urodził, gdzie mieszkał, gdzie żył, jest człowiek, są jego osiągnięcia. I nagle, wie pan, nawet niejednokrotnie widzę, z jednej strony uprawia się pogardę, a z drugiej strony nawet przyznaje mi się generalnie w przypadku gali sportu wiele nagród w tym zakresie. Tu robi się pogardę wobec Orlenu, a tu nagle kibicuje się sportowcom, których finansuje Orlen. Ktoś zapomina, że za czasów mojej prezesury 100% zwiększyliśmy finansowanie polskiego sportu. Gdziekolwiek, jaka dyscyplina, widać logo firmy, ile wydajemy na choćby nawet na zadania społeczne, ile akcji organizujemy, ile pomagamy poprzez fundacje, ile oddajemy do budżetu państwa. To jest prawie 12 miliardów więcej niż za czasów Platformy. W tamtym 2014 to było około 25 miliardów, później za czasów naszych to było około 36 miliardów do budżetu państwa, a próbuje się pokazać, że ten Orlen jest źle prowadzony, przy czym to jest kłamliwe, bo Orlen się rozwija jak nigdy, robi potężne inwestycje, potężne akwizycje, jest firmą szanowaną coraz bardziej, jest firmą godną zaufania, pokazują to ratingi różnego rodzaju, pokazują to również analitycy, którzy ustosunkowywują się do wszelkich działań, pokazujemy to poprzez inwestycje w sport, społeczeństwo, no ale tego się nie widzi. Więc jeżeli się nie ma argumentów, no to się próbuje człowieka ośmieszać. Ja nie dam się wyprowadzić z równowagi, ja po prostu tego nie oglądam ani nie czytam. Więc to nie jest tak, że ktoś mnie... Ale założył pan rozprawy sobie. Boże, ale oczywiście, że założyłem, to już robi mój prawnik, ale co pan myśli, że ja się tym zajmuję? Przecież im na tym zależy, żeby mnie oderwać od Orlenu, im na tym zależy, żebym codziennie robił konferencje i się tłumaczył. No nie, ja nie jestem tak niepoważny. Nie wyprowadzą mnie właśnie na ringi i nie będę się tłumaczył i nie będę generalnie by mnie odciągnąć od tego, co robię, ale to też ma inną nauczkę. Chcą pokazać innym, nie róbcie tak, jak robi ten Obajtek, no bo będziecie mieć te same problemy. Nie róbcie, bo będziecie mieć te same problemy. Nie zmieniajcie tego kraju, nie zmieniajcie biznesu, bo będziecie mieć takie problemy jak on. To ma też drugą stronę generalnie ich przekazu w tym wszystkim, co widzę. Ale uważam, że ja w życiu bardzo dużo w swoim życiu przeszedłem różnych rzeczy. Zawsze starałem się być twardy w swoim życiu. To nie jest tak, że łatwo się mnie złamie, zbiczuje się mnie, a po prostu spuszczę głowę i odejdę. O nie, nie, nie. Będę to dzieło realizował do końca, bo uważam, że to ma sens i kierunek. Nie ja będę oceniał. To oceni kiedyś w przyszłości historię. Ale zazwyczaj tak bywa, że ci, co ci najbardziej cię krytykują, najbardziej wrzeszczą, najbardziej podkładają ci generalnie patyki pod nogi, to tak naprawdę ci później dziękują ci, a jak nie daj Boże odchodzisz z tego świata, to pierwszy idą z pierwszym wieńcem tak naprawdę. Więc no niestety taki mamy klimat, ale będę robił swoje. W podsumowaniu, powiedzmy, ile lat potrzeba, żeby Orlen stał się jednym z najważniejszych graczy w Europie, nie tylko tutaj środkowej, ale zachodniej, czy jest to w ogóle możliwe w warunkach demokratycznych? Panie redaktorze, my już jesteśmy jednym z najważniejszych graczy w tej części Europy. Ale też w Europie To już jesteśmy. W tej Europie Środkowej jesteśmy.
po zbilansowaniu się z Lotosem i z PGNiG-iem to siła nasza będzie większa przychodów niż MOL-a i ONV. Więc tak naprawdę te procesy zaczęliśmy 4 lata, w tym roku to kończymy tak naprawdę, więc będziemy koncernem, który będzie liczył się w Europie. Będzie liczył się w Europie, będzie przeprowadzał nie tylko w Polsce tą transformację, ale i w regionie, i koncernem, który będzie miał bardzo duży wpływ na gospodarkę. Na gospodarkę, co za to idzie, również będzie miał, a będzie gwarantował również bezpieczeństwo naszym klientom i Polakom. I taki koncern buduje codziennie, pracuje codziennie i to zaczyna nam wychodzić. A ile jeszcze lat, żeby się z tego również rozszerzyć działalność na zachód? Panie redaktorze, muszę panu powiedzieć, też byłbym nieodpowiedzialny, gdybym pan powiedział ile lat. To zależy od wielu rzeczy. My nie możemy generalnie iść w kierunki, które mogą być niepewne. My musimy bardzo mocno analizować każdy kierunek, podejmować decyzje. My już w tym roku staniemy się bardzo mocno liczącym koncernem, bardzo mocno liczącym się. Natomiast to zależy od geopolityki i od wielu innych czynników i uważam, że w ciągu następnych 4-5 lat jesteśmy w stanie zdecydowanie bardziej się wzmocnić. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Bardzo dziękuję. Moim państwa gościem był prezes Orlenu Daniel Obajtek. Największym wrogiem polityki energetycznej, generalnie wielu państw w Europie, jest jeden podmiot, Unia Europejska, która wychodzi z utopijnym projektem, jakim jest Zielony Ład. Zielony Ład zakłada dekarbonizację do 2050 roku. Ja mam taką nadzieję, szczerze mam taką nadzieję, że Daniel Obajtek, z którego wynika, że zarządza całym koncernem multienergetycznym Orlen, będzie tak postępował, aby poczekać, aż ten projekt stanie się realnie utopijny, co oznacza, że aż wszyscy sobie zdadzą sprawę, że jest utopijny i umrze. Amen.